Witajcie. Każdy z nas zapewne lubi świeżą, pachnącą bułeczkę prosto z piekarni. Gdy jeszcze jest ciepła, chrupiąca, dodamy odrobinę masła, wtedy jest apetyczna. Ale gdy się zeschnie, mamy już zbyt długie zęby, żeby ją zjeść. To samo dzieje się z Ewangelią. Kiedy ktoś nam wytłumaczy, o co w danym tekście chodzi, chętnie ją przyjmujemy. Gdy jednak zabieramy się za niego sami, to wiele rzeczy jest dla nas zbyt trudnych i odkładamy ów tekst na później. Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu zapraszam Was na nowy cykl rozważań codziennych Ewangelii, zatytułowany właśnie Bułka z masłem. Będziemy starali się wyciągnąć jakiś leitmotiv z danego dnia, jedno wyrażenie, jedną cechę, którą będziemy starali się rozpracować. Po to, żeby przy zakończeniu Wielkiego Postu móc powiedzieć, że przeżyliśmy dobrze ten czas. Że ten czas jest dobry, jak bułka z masłem.